ognisko, które się tutaj pali. Ustawiłem sobie metr od mojego legowiska. Dmucha dym na zewnątrz. Głowę miałem z tej strony. Czułem ciepło leżąc na łóżku. Łóżko wykonałem w taki sposób, żeby było lekko nad ziemią, nad tym śniegiem, żeby odizolować się jeszcze od podłoża. Wykorzystując do tego około dwumetrowych tyczek z młodego buku, na które położyłem sobie gałęzie świerkowe, co mi dało też izolację, ale przede wszystkim wygodę. Żeby było jeszcze cieplej, brałem kamienie, wrzucałem je sobie pod łóżko po to, żeby dawały mi temperaturę. W ten sposób. Więc cały czas głowa pracowała, jak tu sobie poprawić komfort. W nocy, żeby nie schodzić z łóżka, blisko miałem położone drewno. Dokładałem w ten sposób. No ale oczywiście dokładanie do ogniska cały czas zmuszało mnie do tego, żeby bardziej czuwać niż spać. Uszczelnię szałas, bo w nocy czułem, że mi trochę podwiewa. Dzisiaj w nocy opadła mnie prawie hipotermia. Pierwsze jego stadium, czyli termogeneza drżeniowa, gdzie cały się trzęsłem, nie mogłem tego skontrolować. Pewnie temperatura mojego ciała spadła do około 34, może 35. Jeżeli moja temperatura by spadła poniżej 32 stopni, to wtedy już te drżenia odstępują i nie wracają więcej. Już jest kolejne stadium. A poniżej 26 stopni ciała uderzenia serca spadają o 25 uderzeń na minutę i może nastąpić zgon. Podczas realizacji tego programu Zachar naprawdę walczył o przetrwanie, ale służąc w wojskach specjalnych został wyszkolony do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Dla własnego bezpieczeństwa bez odpowiedniego przygotowania i asekuracji nie próbujcie tego na własną rękę.